Witam. W dzisiejszym odcinku zahaczymy o temat roślin z rodziny obrazkowatych, czyli kryptokoryn. Zahaczymy, bo temat jest bardzo pojemny. Według ostatnich badań magistra Jerzego Piszczałki z Instytutu Badań nad Tym i Owym wynika, iż istnieje 69 gatunków tej wspaniałej rośliny, w tym hybrydy. Omawianie każdej po kolei nie ma większego sensu, bo zajęłoby to zbyt wiele czasu. A że wszystkie pochodzą z południowo-wschodniej Azji, to i warunki bytowania mają zbliżone do siebie. To wcale nie znaczy, że te warunki są identyczne, ale dla akwarysty, który będzie chciał uprawiać konkretny gatunek, wiedza ogólna będzie przydatna, a szczegółową zdobędzie już na własną rękę. Nazwa kryptokoryn pochodzi od greckich słów kryptos i korynę, co oznacza ukrytą laskę. Gdybym nie wiedział, że chodzi o kwiatostan, to pomyślałbym sobie zupełnie coś innego. Kryptokoryny, zwane z Polska zwartkami, rosną właśnie w taki zwarty sposób, jedna obok drugiej. Przeważnie są to rośliny niskie, ale spokojnie znajdziemy wśród nich rośliny drugiego, jak i trzeciego planu. Nie mówiąc już o kryptokorynę Kiliata czy kryptokorynę Usteriana, które w naturalnych warunkach spokojnie dobijają do metra wysokości. Niemniej myśląc i rozmawiając o kryptokorynach, zwykło się mieć na myśli przeważnie te niskie gatunki. Ogólnie przyjęło się, iż kryptokoryna to roślina łatwa i przyjemna, że w zasadzie nie potrzeba jej dużo światła i wszędzie rośnie. No niestety, takie stereotypy pokutują w akwarystyce do tej pory, mydląc oczy młodym adeptom sztuki moczenia rąk w zbiorniku. Faktem jest, że dla średnio wyedukowanego akwarysty rośliny te nie stanowią większego problemu. Niemniej, warto mieć choć podstawową wiedzę na ich temat. Z dawnych czasów przyjęło się mówić, że zwartki to rośliny starego podłoża, że powinno sadzić się je w pojemnikach i broń Boże nie ruszać. Nazwa stare podłoże ma się nijak do czasów obecnych. Ówcześnie, słowo pisane przez oskreską na początku, to jakby ktoś nie wiedział. Także jeszcze raz. Ówcześnie, kiedy za podłoże robił w 90% zwykły surowy żwir, takie określenie jak stare podłoże miało sens. Chodziło o to, aby podłoże było bogate w przeróżne związki potrzebne zwartkom do wzrostu. A skąd się brały te związki? Ano tylko i wyłącznie z odchodów ryb. Więc zanim zebrała się w podłożu ich odpowiednia ilość, musiało minąć sporo czasu. Podłoże musiało się zestarzeć. Zacytuję sposób na to pochodzący z 1975 roku. Tak, wiem, to średniowiecze. Ale zacytuję znamienitego akwarystę, niejakiego Karela Rataja. Wpuszczamy na każde 2,5 litra wody jedną rybę żyworodną. Ryby następnie przez pół roku należy intensywnie karmić i okresowo wymieniać częściowo wodę. Po upływie tego czasu redukujemy po głowie ryb do jednej sztuki na 10 litrów wody. W takim przypadku podłoże nawiezione jest znakomicie i nadaje się już do obsadzenia zwartkami. Komu by się dziś chciało czekać pół roku na posadzenie kryptokoryn w akwarium? Ale mimo, że czasy się zmieniły, że akwarystyka się zmieniła i że świat popędził technologicznie do przodu, to zapotrzebowanie kryptokoryn się nie zmieniło. Nadal potrzebują bardzo bogatego podłoża. Takim podłożem może być ziemia ogrodowa, torf albo dobry substrat. Na pewno nie są to rośliny, które można zaproponować na start zbiornika z podłożem tylko żwirowym. W takim wypadku poleca się stosowanie kulek nawozowych albo kwiaciarskich pałeczek nawozowych. Co wcale jednak nie gwarantuje sukcesu w uprawie żwirowej, choć znacznie podnosi szanse na przyjęcie się rośliny. Odnośnie przyjmowania się roślin istnieje teoria o tzw. chorobie zwartek. Prawdą jest to o tyle, że kryptokoryny po prostu nie znoszą gwałtownych zmian parametrów wody, temperatury i oświetlenia. Więc sadzone w naszym akwarium będą miały tendencję do zrzucania liści, gnicia i obumierania. Tak reaguje część, że tak powiem, zielona. Korzenie pozostają w gruncie i dzięki nim po jakimś czasie roślina się odradza, wyrastają nowe liście przystosowane do warunków panujących w naszym zbiorniku. Więc nawet jak zwartka nam pada, to warto poczekać, bo istnieje prawie 100% szansa, że ujrzymy ją ponownie. Natomiast choroba zwartek nie odnosi się tylko do roślin świeżo posadzonych. Zmieniając gwałtownie parametry w naszym akwarium, możemy sobie sami załatwić pomór naszych kryptokoryn. Warto o tym pamiętać. Odnośnie wody, to zwartki potrafią przystosować się do jej różnych parametrów. Ważne natomiast jest, aby te parametry były stałe i aby woda była dość często i systematycznie wymieniana.
Choć widziałem na własne oczy akwarium, gdzie woda była praktycznie niepodmieniana, światła prawie nie było, a takiego lasu z wartek to nie widziałem chyba jeszcze nigdzie. Ale widocznie inny parametr robił im tak dobrze, że bujnie rosły. Jeszcze odnośnie wody, przyjmuje się, że zwartki potrzebują do wzrostu wody o pH 6 do 7,5 i twardości ogólnej od 8 do 15 stopni niemieckich. Teraz temperatura. To kolejny bardzo znaczący parametr w uprawie zwartek. Zwartki są roślinami ciepłej wody. Zakres, w którym czują się dobrze, to 24-26 stopni Celsjusza. Dadzą sobie radę w temperaturach wyższych, ale poniżej 24 stopni mogą się zacząć z nimi kłopoty. Zależy to oczywiście od konkretnego gatunku kryptokoryny. Ważną sprawą jest, aby temperatura podłoża też była zbliżona do temperatury wody, bo korzenie kryptokoryn to jest ich serce. Jeśli one ulegną zniszczeniu, możemy stracić roślinę. Osobiście daleki jestem od panujących poglądów, iż kryptokoryn nie należy ruszać i nie przesadzać, co wiąże się też z kaleczeniem korzeni. Jeżeli robi się to umiejętnie w obrębie jednego zbiornika, to mamy małą szansę na padnięcie przesadzanej rośliny. A już samo uszkadzanie korzeni to sposób na rozmnożenie kryptokoryny. Robiłem to wielokrotnie, więc mówię to z własnego doświadczenia. Kryptokoryny lubią własne towarzystwo. Pojedyncze rośliny rosną gorzej niż te sadzone grupowo. Z czym to jest związane? Nie doszedłem, ale stwierdzam, że tak właśnie jest. Teraz odnośnie światła. Zwartki to rośliny dnia krótkiego, czyli potrzebują około 12 godzin oświetlenia dziennie. Tak, 12 godzin to krótki dzień. Długi to 14-16 godzin na dobę. Myślę, że przedział 10-12 godzin jest dla nich wystarczający. Najlepiej czują się w akwarium o niskim słupie wody. W akwariach standardowych o wysokości do 50 cm dadzą radę w świetle pomiędzy 0,3 a 0,5 W na litr. Przy większym świetle po prostu warto znaleźć dla nich trochę zacienionego miejsca i nie powinno być z nimi specjalnych problemów. Najwyżej jak to zwartki, będą bardziej zwarte i położą się na dnie. Kryptokoryny lubią dobre światło o odpowiednim widmie, natomiast większość potrzebuje, aby to światło było rozproszone, na przykład poprzez rośliny pływające, lub też woli miejsca częściowo zacienione. Rośliny rozmnażamy z roślin potomnych, które wyrastają z wypuszczanych przez roślinę mateczną kłączy. Jest to sposób niezawodny i wypróbowany. Podsumowując, zwartki, czyli kryptokoryny, to rośliny wcale nie takie proste. Potrzebują odpowiednich parametrów i to parametrów utrzymywanych na tym samym poziomie. Nie cierpią zmian. Jeśli im się to zapewni, rosną jak chwast, mnożąc się z wypuszczanych kłączy. Raczej nie zobaczymy ich kwiatów w zanurzeniu, ale akurat nie wiem, czy to coś strasznego. Tyle o zwartkach w reporterskim skrócie. Ewentualne pytania proszę umieszczać w komentarzach. Odpowiem, jeśli